Cześć, pasieka gromadzeń. Ostatnio pokazywałem mirabelkę, a już tutaj jak się wchodzi do sadu, kwitną zwykłe śliwki. Nie tylko mirabelki, ale już pierwsze, jakieś wczesne śliwy również. Chciałem wam pokazać jeszcze o pierwszy mleczyk, pierwszy mniszek. Zakwit. I nawet pszczoła już zbiera pyłek. Jedna tam odleciała, tu jest druga. O. Także nawet już pierwszy tegoroczny mniszek. Tutaj mam agrest. Powiem wam, pączki agrest już ma duże, a nawet już kwitnie, patrzcie, pierwszy kwit, zakwit. O, nawet nie wiedziałem. No to już, wiecie, często jest tak, że agrest mówi nam już o takim czasie, gdzie można węzeł podawać, ale teraz ten marzec i ten początek kwietnia bardzo zimny był, ale możliwe, że po świętach jak będzie cieplej, o, brzoskwinia już kwitnie i też pszczoły oblatują. A, ciężko złapać ostrość. Także widzicie, coraz więcej. Tutaj mam taką wczesną czereśnię i widzę pączki, to już takie, że też już za jakiś tydzień pewnie zaczną kwitnąć. Także widzicie, pierwszy agres, pierwszy mniszek lekarski. Więc pszczołki dzisiaj latają, 8 stopni miało być w cieniu, ale słońce już kwietniowe, wiecie, ono już jest mocne, pszczoły sobie ładnie latają, nawet jak teoretycznie te w cieniu jest niby mniej niż nawet 12 czy 12 stopniach, niby że takie są loty, ale widzicie, jakiś tutaj ruch jest na pasiece. Muszę dołożyć, jeszcze mam dwa kawałki ciasta. Ostatnio, kilka dni temu, co pokazywałem w ostatnim odcinku z pasieki, no to tam było właśnie, że jeszcze tam się wstrzymałem, ale już tak końcóweczka była. No, widzę właśnie już pączki, już gdzie niegdzie kwitnie. Na tamtym krzaku, tutaj na tym jeszcze nie, ale już brzoskwinie są niemal rozkwitnięte. Zobaczę jeszcze tam właśnie za na ogródku warzywnym, co tam się dzieje. O, ciekawe co to jest. Czyżby tu się mirabelka jakaś? No możliwe, nawet nie wiedziałem. Widzicie, zasiała się jakaś mirabelka lub śliwa ałycza. Prawdopodobnie trzeba będzie to zbadać, ale na pewno nie było tu żadnych owoców. W ogóle nie wiedziałem, że tam jest ten krzaczek. No a tutaj mam czosnek niedźwiedzi, to chciałem właśnie pokazać. Patrzcie, jak z miesiąc temu tu chodziłem, nic nie było, pierwsze listki, a teraz już pierwsze takie. Pierwsze, no już ładnie czosnek niedźwiedzi wyszedł. Trzeba było te młode listki pozrywać i sobie zakisić. Bardzo dobre, skiszony. No, już jest tego tyle, że może i bym coś miał. Kiedyś nie chciałem zrywać ze względu na to, że jest mało, ale widzę, że się tu rozsiewa już bardzo fajnie, że tutaj nawet kępy są dalej. No, one ogólnie tutaj były, kupiłem kiedyś cebulki, posadziłem i to są właśnie te takie większe, ale tutaj jest mnóstwo. To o, takie o listki, to się właśnie wszystko już tutaj nasiało. Trzeba by było porozkopywać te mniejsze i porozsadzać, albo czekać i one same się rozsadzą. No, widać, że już się fajnie rozrasta, bo nie dość, że tam, to patrzcie, nawet tam pod, o, tam, o, bliżej tej leszczyny, tam na pewno nie sadziłem. Także z roku na rok będzie się fajnie tutaj rozrastało. No, a co jeszcze? Aha, czosnek. Pokażę czosnek i cebulkę.
Tutaj jest czosnek o zimy. Patrzcie, jaki wielki. Też go jak ledwo wychodził z ziemi pokazywałem. A teraz już ma z 15 cm. Piękne rzędy, bardzo ładnie się przyjął. Sadzony w listopadzie. Pięknie, pięknie. A tutaj jest cebulka, którą sadziłem, ale widzę, że jeszcze dymka jeszcze nie puszcza zielonego. Co najgorsze, to chodzą tutaj sarny. Te kijki wszystkie roztrącały, a tutaj patrzcie, jak leżą. Kopytami prawdopodobnie z rzędu leżą tutaj. Trzeba będzie, będę musiał się przejść i to powtykać, bo widzę, bardzo dużo tutaj postrącały. No, bynajmniej dymka jeszcze szczypioru nie puszcza. Była sadzona niedawno, w ostatnich dniach. No i tutaj pięknie kwitnie te drzewko. No, w cieniu nie widać pszczół, ale słyszę, że latają, bo bzyczą. Pewnie od strony od słońca. A tak, już widzę nawet z tej strony. Tak to jest, jak jest chłodne powietrze, to pszczoły też z tej cieplejszej strony latają. Z południa, a nie z północy. Dobra, wracam do pasiki. A tutaj zaglądam pierwszy z brzegu i zero ciasta, wyjadły. Kurczę, szkoda, że nie robiłem podkurzacza, nie wziąłem, bym zajrzał, jak z tym pokarmem w środku. Ale ja tam dokładałem ramki pełne pokarmu, jak było gdzieś mało przy tym przeglądzie wiosennym, więc myślę, że pomimo tego, że zjadły te ciacho, to damy im teraz kolejne i jeszcze mają zapas na ramkach. Ale przejrzę te wszystkie tak z góry, jeżeli, no mam tylko dwa kawałki ciasta, jeżeli gdzieś będzie wyjedzone, przyniosę po prostu ramkę z pokarmem i położę, jakoś z góry wytnę czy coś, coś trzeba będzie wymyśleć. Dobra, podaję. No dobra, przejrzałem na szybko, popodnosiłem te i tu w niektórych tam w rogach jeszcze takie resztki ciasta, wiecie, kilka procent zostało wręcz, no mało, ale wiecie, to, że jest tu ciasto, to nie znaczy, że one nic nie miały. Na ramka też miały, no ale jak biorą ciacho, no to znaczy, że im jest w miarę potrzebne. Nawet jak nie ma jakoś stanu takiego głodowego, to jest to dobry taki pożytek rozwojowy dla nich. Pszczółki przenoszą, rozpuszczają te ciacho i mają wtedy dopływ pokarmu. No ładnie latają, niby odkładziki. Ten jest silny tutaj, odłożyłem ciasto, te drugie, czyli te pierwsze dwa dostały. Bo nic nie było, ale też tu siła jest. Ja tu połączyłem, co ostatnio wspominałem, i ciemno pszczoły. Naprawdę fajnie. Możliwe, że też po świętach będę już przekładał je do normalnych uli. Chcę połączyć parę rodzin najsłabszych, bo nie zależy mi jakoś, wiecie, na ilości. Wolałbym po prostu troszkę tą siłę wyrównać. Wiadomo, te najsilniejsze będą służyć do tego, ale to później trochę. W drugiej połowie kwietnia będę zabierał ramki pełne czerwiu, przekładał do tych słabszych rodzin. Ale te najsłabsze, no po prostu połączę. Co roku na wiosnę i na jesień po parę rodzin najsłabszych łączę. No myślę, że to jest w miarę dobra metoda. Jeszcze rotacyjnie nie prowadzę pasieki w tym sensie, że do każdej rodziny produkcyjnej szykuję taki odkład z młodymi matkami i na jesień łączę, ale kto wie, może kiedyś w tym kierunku pójdę. Na razie jeszcze staram się te rodzinki po prostu tutaj im pomagać, żeby się rozwijały jak najszybciej, żeby po prostu ta siła była jak najlepsza. Więc dzisiaj jeszcze jeden dzień pszczółki skorzystają, nanoszą sobie wody, trochę pyłku, bardzo fajnie, ale jutro i pojutrze ma padać. Zobaczymy później, jak z temperaturą, jak to będzie wyglądać. Ale fajnie, że mogły sobie dzisiaj trochę pośmigać, nazbierać co nieco. No niestety, pogodowo kiepsko, no mówię, tutaj agres już kwitnie, teoretycznie powinno się poszerzać suszem to już powinno się z dawno, z tydzień temu pewnie był czas. Teraz no trzeba zrobić przegląd, po prostu trzeba już po prostu dokładać, a ja tego nie będę wiedział
gdzie co, jak trzeba, dopóki nie, no nie zajrzę do środka. Trochę węzy, trochę suszu, no trzeba przygotować i we wtorek po świętach zrobić po prostu tutaj poszerzanie, przegląd. O, tutaj wam pokażę, bo one śmiesznie z boku wchodzą, pszczółki. Zamiast przodem to wolą tędyk. Także widzicie, nawet i z pyłkiem. Trochę z pyłkiem, trochę, a w większości chyba z wodą. No i też młoda pszczoła już się pewnie oblatuje. Także fajnie, fajnie, że mają ten pyłek. Trochę pyłku, o, jakiś czerwony, żółty. Niech zbierają. Jutro i pojutrze będą świętować. W sensie będą siedzieć w swoich domach, bo będzie padało i będzie chłodno. To znaczy chłodno, no temperatura podobna jak dzisiaj, te 8 stopni, tylko że jak będzie deszcz padał, to wątpię, żeby wyleciały, bo będą chmury. A tutaj dzisiaj robotę robi słońce i słońce je trochę tutaj zagoniło do pracy, bo po prostu było, tak jak wspominałem, dzisiaj maksymalnie 8 stopni w cień. Ale czerwony, piękny pyłek. No nic, może i by można było trochę zajrzeć, ale nie spodziewałem się, że będzie tak ładnie. I teraz już jest za późno. Inne rzeczy, bo to przed świętami roboty jest trochę. Jeszcze jadę po próchno. Także dzisiaj taki odcinek z pokazywaniem, co jest w okolicy. No ciekawe, ciekawe, czy jest te próchno, czy nie ma. No powinno być, mówię, co roku worek, czasem dwa nazbieram. No dosyć idzie mi tego próchna. Jeden worek to minimum, mówię, czasem nawet potrzebuję dwa. W tamtym roku zebrałem dwa, no i jeszcze zostało trochę tego próchna, ale no, mniej niż patrzcie, dzik. Ale wyleciał z rowu. Dobrze, że samochodem jadę, a nie rowerem, bo by było. No jest tak gdzieś koło 11, dziki zazwyczaj z samego rana, w nocy chodzą, a tutaj macie ambonkę, to myśliwi będą mieli w co strzelać. No, to jeszcze tu dzika, powiem wam, nie widziałem jak jeżdżę. Często tutaj jeździłem, no ta droga teraz kiepsko wygląda, ale kiedyś tu rowerami jeździłem. Widzisz, Pikuś, dobrze, że nie widziałeś, bo byś chciał gonić tego dzika, a ten dzik 10 razy większy od Pikusia. Więc tu rowerami się jeździło i od jakiegoś czasu, no to tutaj strasznie zarosło, ale coś tu czyszczą, widzę. Dobra, podjedziemy bliżej pod te wierzby stare tam są przede mną, na końcu tej drogi. O, tutaj widzę nawet jakaś woda, żebym się nie zakopał. No, nie powinienem, ale będę cofał, to mogę po prostu jak cofając wjechać, to ja wolę sobie jednak tu stanąć, bo teraz to ok, bokiem przyjadę, ale mówię, jak się cofa, to nie jest tak łatwo wcale cofać na takiej właśnie polnej dróżce, więc przejdę się te 30 metrów, nic mi się nie stanie. Pięknie, piękna dzisiaj pogoda, chociaż chłodno, ale jest niebo bezchmurne i wiatru nie ma. Dobra, Pikuś, lecimy do roboty. No, worek, do tego nóż, bo tym nożem będę dziubał. Nie jakąś sikierką, tylko nożem. A ten dzik z tamtej strony jest za tamtymi krzakami. A tu drugi dzik. Dobra, zamykamy klapę, idziemy się przejść. Popruchno. Pikuś zadowolony sobie po lata. O, w rowie jest nawet woda. No takie lata, to powiem wam, w ciągu ostatnich kilku lat to ten rów był suchy. Nawet chodziłem tu po próchnach, to wydaje mi się, że na tamtych nagraniach byście widzieli, że nic tu wody nie było rok temu czy dwa lata temu. A tu są te takie wierzby. No ja zbieram te, o widzicie, tu są nawet takie łamane całe jakieś tutaj konary. No i tam dalej jeszcze jest
Pewnie gdzieś by pochodził, więcej by było. No ogólnie nadają się takie suche drzewa, liściaste, iglaste nie bardzo, bo wam będzie się podkurzacz zapychał. Ja na przykład szyszki jak dawałem świerkowe do podkurzacza, to później mi się zatykało. Tam smoły się tyle sprowadza, wiecie, tej żywicy, tyle się tam osadza tej smoły z tej żywicy, że zakleja po prostu i trzeba czyścić. No więc jak ktoś tam chce, może się czyścić, też się da. Nie mówię, że nie, ale mówię, no jeżeli chodzi o wierzbowe próchno, jest według mnie jedno z najlepszych. No najlepiej jakby było takie białe, takie wręcz, że się w rękach aż pruszy, ono się najlepiej pali. Im twardsze, no to tym gorzej, to ono się praktycznie nie chce tak dymić, bardziej się pali. Trzeba po prostu, mówię, no im jest miększe takie, że można takim właśnie nożykiem to wydrapać, tym jest lepiej. No, zobaczymy w ogóle na ten konar, czy tu jest twarde. No jest dosyć twarde. Coś tutaj zbiorę, ale nie jest takie, jakbym chciał. O, tutaj jest troszkę takie. Wiecie, ja wkładam, przekręcam i ja widzę, które odchodzi. A tu jak jest takie twarde, wręcz jakby było świeże. O, tu są takie lepsze. No to to, o, tu jest mięciutkie. To takie coś fajnie się będzie dymić. A za twarde nie ma co brać. Można gdzieś tam sobie zebrać. O, pikuś już zwiewa. Chodź, pikuś! Chodź, chodź! Chodź tu! Chodź, chodź, chodź! Chodź, chodź, chodź! On ucieka, bo ogólnie to on teraz trochę na uwięzi jest. Z tego względu, że lata na jakąś suczkę i go trzeba pilnować. I już myślał, że ja się odwrócę i już nie dowiedział. Co ty? Uciekinier! Uciekinier! No, tymi tutaj swoimi maślanymi oczami nie patrz tu tak. Masz być grzeczny, bo jak nie, to cię zaraz do samochodu zamknę. Nie odchodź. Nie cwaniakuj. No. Masz tutaj, masz miejsce piękne, wybiegaj się, obsikaj ze krzaczki, ale nie zwiewaj. No. Dobra. Ja do worka napycham i będziemy wracać za chwilę. Nie powinno to zająć dłużej niż kilkanaście minut. To fajnie, że mam niedaleko tutaj wioski. Takie miejsce, gdzie mogę podjechać. Zabrać sobie troszkę tego próchna. I będzie czym dymić. No, powiedzmy. Jeszcze by upchał prawie cały worek, ale nie ma już tu dużo próchna. Są za takie twarde, one się źle będą palić. Nie szkodzi. Ja tam z psami często chodzę na spacery, bo jeszcze mam drugiego oprócz pikusia. Płynie. Biegam, bo chcę. No, ja w sumie zawsze coś ćwiczę, ale zazwyczaj umiem, parę miesięcy w roku ćwiczę, parę miesięcy nie, i tak w kółko, a muszę za tą wagą gonić. Także no na razie to, co mam, ale jeszcze będę myślał o tym, żeby gdzieś jeszcze dobrać drugi woreczek. Jak znajdę takie miejsce, to po prostu nazbieram więcej. No dobra, także tyle, widzicie. Pszczółki latają, bo dzisiaj jest ładna pogoda, jest słońce, które jest mocne. 8 stopni niby w cieniu, ale w słońcu jest pewnie kilkanaście stopni, jak nie z 20. Więc nawet fajna dzisiaj jest pogoda. Dobra, cześć, trzymajcie się. Do zobaczyska. A przede wszystkim wesołych świąt, wesołego Alleluja.